pierwsze degustację czegoś takiego żeśmy przeprowadzali, cokolwiek to znaczy. Ale jest to taka suszona ryba, zajebiście pikantna, ale powiem szczerze, że niezła. Tak więc taka przekąska, nie wiem czy zdrowa, czy niezdrowa. Usta oczywiście już popiła wczoraj zimnego. Dzisiaj już jest akcja bolące gardło. Właśnie, amatorka. Zapragnęła się napić kawy i zjeść śniadanie, także już w takich miejscach europejsko-zachodnio wyglądających ceny są również już normalne, bo kawa kosztuje 9, taka mała cola kosztuje 5 zeta i hot dog jest za 9 zeta, taki cudowna parówka w cieście. O, łysa, jak się dobrze z tą parówą prezentujesz. A i to jest taka jakaś typowa standardowa, chyba jakaś na zachodnią modłę zrobiona knajpeczka z szalonymi teledyskami kurnia muzycznymi, które są po prostu jakby z innej planety, nie? Co ciekawe, jak są jakieś takie centra handlowe, hotele i inne różne dziwne rzeczy, to przed każdym takim czymś stoi sobie taki, nie wiem jak to nazwać, taka świątynia, jakiś taki ołtarzyk, gdzie tutaj myją te figurki od samego rana, coś tutaj wymieniają wodę, jakieś przynoszą tutaj kadzidełka. Ciekawostka, jakby u nas w markecie była kaplica, to by przecież była afera w telewizorze zaraz. Gdzieś żeśmy się zapłędzili, nie wiadomo gdzie, w jakieś okolice zupełnie nieprzystępne. Co nie zmienia faktu, że mniej więcej co 10 sekund podjeżdża jakaś taksówka albo tuk-tuk i mamy ofertę na tanią podwózkę. Nie wiem, czy to już jest po głównym jakimś sezonie turystycznym, ale wydaje mi się, że może tak być. No i po prostu jest całe mnóstwo tych taksówek. Nie wiem, chyba jest więcej taksówek niż jakichkolwiek innych pojazdów w tym mieście. Nie licząc to tuk-tuków oraz takich zwykłych motorków, gdzie też chcą takimi motorkami świadczyć taksówkowe przejazdy. Masakra po prostu. Często jest fajne, tutaj wszystko opisane i jest odwołanie do Facebooka. Zazdroszczę temu, który umie to wpisać. Są rozwiązania komunikacyjne typu ratuj się kto może. Są światła, nie są światła, jadą w prawo, jadą w lewo. Łysa, kiedy te motorki pożyczamy? Przecież tutaj się sprawdzić, to już najwyższy kunszt kierowcy się tutaj wykuwa. Powiem tylko tyle, że po prostu się ze mnie leje na maksa, jak to Łysa stwierdziła. Grubasy nie mają to łatwo. Tak? Tak. A to co to było? To grubasa. Ale znasz jakiegoś? Bo ja nie. Tutaj. Widzisz tu jakiegoś? Masakra, masakra, leje się ze mnie jak z pralki, jestem cały mokry, kurwa. A ci ludzie, co tu chodzą, w ogóle żadnych efektów takich nie odczuwają. Ruch odbywa się na kilku poziomach, wszędzie generalnie pojawiają się estakady, po których poruszają się pociągi, ewentualnie grubsze drogi, gdzie jeżdżą samochody. Ruch, natężenie ruchu jest sakramenckie, ale jak widzicie, większość tych samochodów to są taksówki. Żółto, zielone, niebieskie, pomarańczowe, fioletowe, a chyba rodowici Tajowie głównie na motorkach jeżdżą, a większość, którzy nie mają motorków, to wybierają taksówki. Ja chyba bym jednak wybrał taksówkę, tak czy siak będziemy się musieli takim tuk-tukiem dla sportu przejechać, ale taksówka jednak klimatyzowana, trochę mniej się potu po dupie leje. Słuchajcie, tutaj w tym kraju wszyscy kochają swojego króla i całą rodzinę królewską i często się tak zdarza, że właśnie przy sklepach, przy jakichś instytucjach stoją właśnie królewskie portrety. Słuchajcie, jest godzina 11, jest taki upał, 35-38 w cieniu, także nie wiem ile, jest 50, jestem po prostu mokry, jakby ktoś na mnie wiadro wody wylał, ja się sam pokażę. Patrzcie, cała koszula jest mokra, tu masakra. A ja co? A łysa ty nic, jak zwykle. A jest to masz spaloną twarz. I słuchajcie, znalazłem changa, cokolwiek to jest, do picia chłodzącego, weszłem się do jakiegoś BTK Center wielkiego, bo tu można oddychać, chociaż przez chwilę. Masakra, no nie mogę wyjść z podziwu. Mam nadzieję, że się organizm przyzwyczai, także moje plany emerytalne w strefie równikowej zdecydowanie odchodzą na dalszy plan. O, łysa, tu jakieś pierożki do ciebie przyjeżdżają, chyba 1500 sztuk. No, łysa pierwszy, drugi posiłek już. Ty jesteś jakimś tutaj mutantem popromiennym, bo ja do tej pory jeszcze nic nie jadłem. A ty już hot doga opędzlowałaś. I teraz sobie łysa zamówiła dwie takie przekąski chińskie. Fajne. Zaraz je tutaj jeszcze nagram lepiej. No, American Woman.
Opowiadaj, co tam masz w środku. Pokaż. Smakuje jak pieróg. Jak pierogi po prostu. Chińskie pierożki. Jakby surowe. Ruszają się jeszcze? Nie, ale... Chyba ja muszę to dokonać degustacji, bo ty widzę, masz niesprecyzowane podniebienie. Dobra, zdecydowanie mogę już potwierdzić, co to jest, bo spróbowałem. Jest to taki klopsik w cieście. Niesamowicie słabe, ale nie jest słabe wcale. Takie nawet w miarę fajne. Zaraz tutaj kreweta. Mam nadzieję, że trzeba jeszcze ten ogon wyrwać z niej, nie? Coś ci słabo idzie. Nie chcę rękami, bo mam wiesz. Trzeba było odkazić. Odkażone właśnie, to jest gorzkie. A jeszcze browaru żeśmy domówili, bo po prostu nie da się inaczej tutaj egzystować. Łysa twoja twarz wyraża wszystko. Rozumiem, że to ci nie podeszło. Ale co, rusza się? Nie, ale ma taki posmak. Ale czego? Krewet. O matko, ale jesteś zawiedzona nieprawdopodobnie. Ja wiem, że to jest z krewetką, ale ta krewetka ma taki niewyobrażalnie krewetkowy smak. Bo to jest świeża krewetka, nie taka jak się przyzwyczajona jesteś z lodu. O, tak mi serce stanęło. Spróbuj. Boję się po twojej reakcji. Kręcę, jak jestem taki spocony jak świnia i jem krewetkę. To właśnie jest idealny obraz dla każdego spocony, kogo gruba spierdalający jakieś jedzenie. Właśnie sobie siedzimy i rozmyślamy. Powiem wam, że wszędzie na tych takich uliczkach, gdzie są te straganiki z jedzeniem, to może to jedzenie jest jakieś atrakcyjne. Myślę, że w jakimś innym miejscu może będzie trochę to lepiej zrobione. Pójdziemy na tą ulicę taką główną, co tutaj te atrakcje są wszystkie. Ale jest tego typu sytuacja, że po prostu wszędzie czuć zapach niezbyt świeżego moczu i to nie nastraja zupełnie do jedzenia w takich przydrożnych restauracjach, nie? W nocy wszędzie były szczury, ale nie jeden, dwa, tylko po 15 na każdym straganie. Tak, dzisiaj wieczorem wyjdziemy nagrać te szczury. Wielkości połowy kota. Oj, tam sobie przesadzasz. No nie, nawet te koty się bały. Nie atakowały tych kotów. No tak. Te koty to były na rano przygotowane, żeby z nich zrobić tu jedzenie. Weszliśmy do tak zwanej galerii handlowej, która zdecydowanie wygląda inaczej niż te nasze galerie handlowe, nie? No, zdecydowanie. Tutaj każdy ma jak gdyby swój straganik wynajęty i tak naprawdę wszystko jest pełne podróbek. Także jak szukacie jakiś Giorgio Armani czy różne Armani jeansy po 10 zł, po 20 z Abibasa walizki czy różne inne, to tylko tu. MBK, kurna 20 pięter z takim stafem, nie? Do kupienia. Po prostu nieprawdopodobne. Wszystko właśnie musi być z Kevina Kleina. O, widzicie, tu są majtki po 5 zł. No mogłem nie brać swoich, bo nie wiem, czy mi się zmieścił. Chociaż powiem wam, że mają też europejskie size'y, bo podwójny XL jest naprawdę podwójny XL. Doszliśmy teraz na piętro z elektroniką. Wszystko, co tu jest, to jest jedno wielkie piractwo. Są nieprawdopodobne. Wszystko się podrabia, nawet nie byłem tego świadomy. Wszystkie te Samsungi, S3, S4, S5, wszystko już jest dostępne. Wszystko jest tu po mniej więcej 500 zł. Wszystko to mniej więcej jest podróbką. Nawet, że nie mniej więcej, na 100% jest podróbką. O, i tak jak wam mówiłem, wszędzie są również portrety króla. Bo to jest aktualnie panujący bodajże któryś tam z dynastii król. Całe centrum handlowe, ileś tam pięter, no chyba już zbliżamy się do końca. I wszystko jedna wielka podróba. Nieprawdopodobne, że takie coś egzystuje. Łysa, testuj. Łysa zamówiła sobie kokosa. Oczywiście jak zwykle robią nas w Dynie, jak zwykłych turystów. Zamawiasz coś jednego, dostajesz coś drugiego. No nic, mówi się trudno. Testuję kokosa. Jest niedobry. I mamy coś takiego, to jest chyba jakieś kiwi, nie? Kiwi z bananami. A jest akurat dobre. Także zamówiłaś, Łysa. Teraz do ostatniej kropelki masz to wszystko zjeść. Smacznego. Dobra, wyszliśmy znowu na ten super mega skwar i to co to wielkie centrum handlowe, gdzie naprawdę jest dużo różnego jedzenia i niedaleko naszego hotelu, jak się okazuje. Będziemy tutaj na pewno przychodzić coś jeść. Może nie do McDonalda. Nazywa się MBK. Tak więc to się mnie podoba. MBK Fight Night też można zobaczyć, bo tu będzie jakiś tajski box. Tu widzę, że mają swoją
Nie wiem, co to jest. Mam. Czas na modlitwę przed wejściem do sklepu. Bo jak widzisz, wchodzisz do sklepu, to musisz się chwilę pomodlić, żeby cię nie skosili bardzo chyba. O, łysa już przywdziała swoje okulary za 15 zł, bo nie wzięła tych za nie 15 zł.